Pan Jezoka mnie ograł. Ograł mnie. Nie mogę. Nie mogę komentować. Gram twardo. No spróbuję ruchu D5. Co pan Jezoka na to? Proszę, przygotowany. Najlepsze ruchy gram. Gramy obronę, o proszę, gramy obronę Grünfelda ze skoczkiem na F3. No zroszuję, zobaczymy co dalej. Kto panie William? Aha. Gonię C2, no to C5. To trzeba grać C5. No zaryzykujmy ruch B6. Panie Williamie, nie widziałem, nie wiedziałem, że on będzie grał. Oj, 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 oj. No to tu. Rozwijamy się. No Carlsen, taki słabszy zawodnik, on ogra. Ogra na 5 minut, na 3, na minutę, tutaj. A jak tu? Panie Jedzoka, gdzie pan odejdzie hetmanem? No to zbije. Zbije. I hetman D7. Coś mi to przypomina. Napiję się herbatki. Wieża AC1. Naprzód. Naprzód. Tu cały czas patrzę. Panie Rafale, hasło to co zawsze. Widzę, że pan Jedzoka bardzo dobrze przygotowany teoretycznie. I tu chce wejść. I tu chce grać. Trzy razy broni, ale nie może wejść. Najważniejsza jest w tej pozycji linia C, ja o nią walczę. Oj, 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 no może. Wybiję raz. A mogą wejść koniem na C4. Oj, 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 oj. Nie widziałem. Widzę. Widzę tego. Obroniłem tu. Panie Arseni, 84 osoby nigdy nie oglądały naszego turnieju. Tam było coś koło 60. No trzeba tego gońca uruchomić. Jak go uruchomić? A jak tu, tu niedobrze, bo jest wieża C4.
Sekund mało. Naprzód. No, muszę odbić. Piona podstawiłem? Straszne to. Panie Jezoka, no jak można mi zabrać piona? Takiego ważnego piona. Ale już nie mam tamtej herbaty. A to jakiś niuans. Chyba, że nie widzę czegoś. Co, nie mam gdzie hetmanem odejść? No dalej tu patrzę. Szacha nie ma. Piona wziąłem. 2, 4. Piona więcej mam. 19 sekund, tylko żeby się nie zdenerwować. Oj, pan Jezoka dał mi szansę. A jak szach? Niebroniony skoczek, taki motyw kombinacyjny, biorę go. Tu miałem jeszcze jednego szacha na niebronioną wieżę. Hetman cały czas pod rentgenem wieży. Biorę piona. Oj, dziękuję bardzo. Miałem szczęście, panie Jedzoka, pan tutaj tak ostro.